Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, a przed wami Big Boss, tutaj nazwany Punished Snake, a może Venom Snake. No ja się to jest tyle kryptonimów przyjęła ta postać, że naprawdę ciężko się połapać. Nie wiem, już pozostanę przy tym Big Boss, ale możemy też mówić na niego po prostu Snake. No może też dzięki tej bandanie, którą mu niedawno ubrałem, bo normalnie tej bandany nie ma. Nie, ale dobra, kochani, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain przed wami. Od razu może opuśćmy helikopter, znajdźmy sobie jakąś misję poboczną. Czy mamy tutaj jakieś gdzieś do zrobienia jeszcze? No jak widzicie, dużo ich zrobiłem. No, nie było inaczej. Były powody, dla których nie zrobiłem z tej gry serii po prostu na kanale. Dobra, eliminate the heavy infantry. I dobra, niech będzie. Wylądujmy gdzieś w pobliżu. Więc tak, kochani, no, co wybieramy na tą misję? Co tu się w ogóle robi? Co to jest za gra? No dobra, więc tak. Moim zdaniem, na pewno, w moim osobistym top 5 tego mijającego już roku, znaczy tego roku, który już mijał, bo właśnie mija 2016 przecież. Nie ma tutaj mieć zatarcie roczne, piecho. Nie, ale dobra, trzeba wybrać sprzęt. Co tutaj robimy w tej grze? No, haha, biegamy po Afganistanie, Afryce i jeszcze innych miejscach. Zależy, na Seszelach też, bo tam mamy naszą bazę. Biegamy i kompletujemy zespół. I wcale nie po to, żeby śpiewać na scenie, tylko po to, żeby uczynić z tej formacji najlepszą formację militarną w prywatnych rękach na świecie. No inaczej, jeżeli ta prywatna organizacja militarna zrzesza w swoich szeregach ma po prostu Big Bossa, no to musi być najlepsza na świecie po prostu. Bo Big Boss jest najlepszym żołnierzem jakiego na świat po prostu. Okej, powiedzmy, że sprzęt wybrany, jedźmy. Po prostu z koksem. Pokażę wam, jak to wygląda w praniu. Zresztą widzieliście już na moim kanale odcinki z Grand Zeroes, czyli powiedzmy takiego mojego prequela. Ja to nazywam płatnym demem. No, do płatnym dosyć sowicie. Dobra, no już tam pomijając to. Kojima, jak zwykle, zresztą stanął na wysokości zadania. Najlepszy symulator żołnierza. Tak po prostu. No ale oczywiście jest to gra japońska, więc pewne takie dziwne rzeczy też tutaj się znalazły. Które moim zdaniem w symulatorze żołnierza, takim poważnym, realistycznym, nie powinny mieć miejsca, no ale jednak są tutaj. Ale to dodaje tylko uroku. Tak jak wspomniałem, w moim osobistym top 5 2015 roku tą grę śmiało bym umieścił. W granicach drugiego, trzeciego miejsca. Na pierwszym Rocket League, na drugim Wiedźmin 3, na trzecim Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Gdzie jesteśmy fabularnie w całej serii Metal Gear? No oczywiście jest to saga Big Bossa, więc zupełnie przed Solid Snake'iem, choć tak właściwie Solid Snake już żyje w tych czasach. Już gdzieś tam jest na Ziemi. W którym miejscu dokładnie, tego nie wiem. Choć pewnie ja bym się dobrze zastanowił, to byłbym w stanie określić. Czy to jest jeszcze przed Zanzibarem? Nie, to jest dużo przed Zanzibarem, na pewno. No to Liquid jest w wieku, no, wczesno-dziecięcym. Albo, no, nie no, późno-dziecięcym, już raczej wczesno-młodzieńczym. Dobra, wylądujmy. Znaczy inaczej, wylądujmy my. Helikopter oczywiście odlatuje. Teraz zgrana ekipa, Koning już czeka. Na czym polega misja, jaką mamy tutaj wykonać? No jedna z misji pobocznych, nie będę tutaj ruszał głównego nurtu fabularnego. Byłyby takie urwane, a też poza tym słuchać historii od środka. W grze, gdzie fabuła odgrywa naprawdę dużą rolę, choć akurat nie w części piątej, czyli właśnie w tej. W poprzedniej jak najbardziej ja jako narratywista miałem istną pożywkę. No Metal Gear Solid to jest moja ulubiona seria gier po prostu. Ze wszystkich, no wymieniajcie serię, tam nie wiem, Diablo, FIFA, tam nie wiem, Halo, co chcecie. Wiedźmin nawet, ale nie, jednak w moim przypadku Metal Gear Solid, no to zajmuje szczególne miejsce w moim graczowym sercu, jeżeli tak można powiedzieć. Dobra, okej, okay, gdzie mamy się dostać? Gdzie jest Eliminate Heavy Infantry Unit? Tutaj. Więc tutaj powinniśmy zastać jednostkę piechoty, ale ciężko zbrojną, którą trzeba wyeliminować. A jak ja eliminuję tutaj żołnierzy? No nie strzałem w głowę, w ogóle staram się nie zabijać. Tutaj każdego napotkanego żołnierza można zwerbować do swojej formacji militarnej, która w moim przypadku liczy już ilu żołnierzy? Już wam zaraz powiem dokładnie. Tutaj można bez problemu wejść w iDroida i po prostu sobie to sprawdzić. Widzicie tam ruchy kciuka Snake'a na gałce? Takie same są teraz w tym momencie na moim padzie. Jest to odwzorowane w skali od 1 do 1. Dobra, 1400 żołnierzy. Z czego? Oj, tutaj widzę, że w jednostce bojowej, bo tutaj są oczywiście wszyscy żołnierze podzieleni na specjalne podgrupy, do których należą. Czyli mamy na przykład zespół medyczny od zbierania informacji, od wsparcia, od rozwoju bazy, od powiedzmy prowadzenia badań i inwestowania w bronię, od obrony i od ataku.
No, więc tutaj ogólnie wszędzie prawie komplet. Ej, ale tutaj są pewne braki. Czy mamy kogoś oczekującego? No tutaj w więzieniu siedzi 21 mężczyzn i kobiet. Nie, Quiet jeszcze jest tam? Kurde, nie, dobra, ale Quiet to jest temat zupełnie na inny materiał chyba. Albo przynajmniej nie na taki, gdzie tylko jeden mam zamiar nagrać i wrzucić go po prostu na kanał, bo się trafiło okienko. I trzy gry, trzy różne gry, trzy zupełnie gry z różnej parafii. GTA, Rocket League i Metal Gear Solid 5. Choć w sumie Metal Gear Solid 5 ma trochę wspólnego z GTA. No jest otwarty świat, ale podzielony na sekcje, tak samo jak w Wiedźminie. A dobra, moment. Bo się rozgadałem, a tutaj trzeba do celu się dostać, więc właściwie czemu ja bym nie skorzystać z konika? Może oczywiście wydawać mu komendy. Niezbyt wiele. I też druga jest na wskroś japońska, bo po co kurde koniowi komenda? Do it! Czyli defekacja. Proszę bardzo, zaprezentujmy. Oczywiście z nieodzownym dźwiękiem pierdnięcia. Nie, ale dobra. Fuck this shit! Jedziemy do celu misji pobocznej. Znaczy, postaram się zwerbować żołnierzy również z tamtej napotkanej formacji do swojej jednostki. Oj, kurde, moment, już tutaj? Czy oni są już tutaj? Wyglądam oczywiście jak w Far Cry'u, tak i tutaj. Zresztą patent wybadywania, nie jest takie słowo w ogóle. Czyli powiedzmy obczajania. Nieładne słowo, ale jednak bardziej pasuje przynajmniej, jeżeli chodzi o kwestie językowe. Obczajanie miejsca, do którego mamy się udać i które mamy zamiar zaatakować. Warto jest po prostu uwagi. Jest to praktyka też praktykowana. Masło maślane. Już w innych grach, ale też oczywiście Metal Gear Solid już to było. Oczywiście nie w jedynce. Zresztą nie Metal Gear Solid, tylko Peace Walker. No to tam faktycznie nie. Sam brakuje tego Solid po prostu w tytule. Ale okej, widzę, dojeżdżają jeszcze posiłki. Kurde, co oni wszyscy tacy świetni. Nie, naprawdę, to aż mi się nie będzie opłacało zabić kogokolwiek. Ej, chyba, że tego. On ma tylko A plus w research i development, a taki już mam. Ej, stop, bo ta ciężarówka jedzie w moim kierunku. Można tak, zwrócić na niej moją uwagę. Tutaj, powiedzmy, o, takim strzałem. I teraz tak, snajperka na usypiające strzałki. Postaramy się wyprawić w trybie ekspresowym tych ludzi do Morfeusza. Ej, okej, wiedząc, z jakiego kierunku padł strzał. Ale nie wiedzą, że. Oj, kurde, co tu się stało? Ej, wow. No i super, przez to mnie zauważył. Ale tamten. No, może się go uda uśpić jeszcze. No! Dobra, czyli nie zauważył. Pozostaje ten drugi. Chyba, że to on właśnie mnie widział. No, ale widzieliście, jak skakał? Ej, to mi się przytrafiło po raz pierwszy. Serio. Ej, nawet nie zdążył dokończyć swojego komunikatu do bazy, że jest pod ostrzałem, ale dobra. Uśpimy wszystkich, kurde, chciałoby się powiedzieć, ale ten chyba mnie zdąży zauważyć, bo nie zdążę przeładować, cholera. A może? Bam! Jest! Dostał! W prawy policzek, proszę bardzo. Ej, 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 ej. Ten głos słyszałem, on dobiegał z tego kierunku. Dobra, obczajmy sonarem. No nie będę tłumaczył, czemu Snake ma sonar w ręce, no ale spójrzcie ogólnie na jego rękę. Raz, że jest 4 złota, dwa, po prostu jej nie ma. No tak się rozpoczyna The Phantom Pain. Albo inaczej, tak się kończy Ground Zeroes, a zaczyna Phantom Pain. Dobra, mamy kolejnego gościa, który chce iść szybko spać. A tu mamy kolejnego delikwenta. Ale to nie jest ta ciężko zbrojna formacja, niestety. Więc tamci jeszcze się pewnie pojawią, ale najpierw tutaj mamy kogoś innego. Dobra, spokojnie, tego z takiej odległości powinienem być w stanie bezproblemowo wyhaczyć, ale cholera, są mi ciężko zbrojni, no nie. Dobra, CQC. A, dwóch naraz. I obronną ręką, fuksem udało się z tego wyjść. Chyba, że ktoś tam jeszcze jest i mnie widzi. Dobra, moment, to zacznijmy ich odprawiać do lepszego świata, czyli do mojej bazy. Fultonem oczywiście, jak to w Metal Gear Solid bywało. I w Metal Gearach innej maści. Po prostu inaczej, no ten balonik leci bardzo wysoko i na odpowiedniej wysokości zabierze ich po prostu mój samolot. Bezproblemowy system. No ale niestety nie bez wad. Przeciwnicy mogą próbować zestrzelić te balony. No, a wtedy może to po prostu ciężko wyglądać. Upadek z wysokości raz, że może zabić po prostu żołnierza, którego chcemy zwerbować, a dwa. No, proces wtedy nie dochodzi do skutku. I trzeba próbować jeszcze raz. No, okej. Zabieram wszystkich jak leci. Raczej śpiący żołnierz może nie stwarza problemów, ale śpiący żołnierz może się obudzić. I to jest właśnie ten mankament.
A żołnierz, którego werbowaliśmy do siebie, on już nie stwarza żadnych problemów. Dobra, okej, okay, widzą, widzą, o cholera, jak widzą. Czemu on jeszcze we mnie trafia? Kurde, kolejny ciężko zbrojny. Tego nie idzie normalnie postrzelić. Dobra, spróbujmy go uśpić. O dobra, jakiś tam strzał wszedł. Cholera, po mnie. A może nie? A może nie? A, granat, nie widziałem, no nie wierzę, kurde, no i Snake umarł. I teraz klasycznie? Snake! Znamienite dla wszystkich Metal Gearów. No dobra, oprócz tych z MSX-a, tych pierwszych zupełnie. Tam, gdzie faktycznie gra się nazywa Metal Gear i nikt jeszcze nie myślał o Solid. Choć Solid Snake się tam pojawiał. Dobra, jeszcze raz trzeba to spróbować zrobić. No widzicie, udało się dwa zadania jak gdyby w jednym połączyć, tylko jedno nieoficjalne zadanie. Ej, dobra, checkpoint gdzieś skoczył po drodze. Pewnie jak tamci zaczęli się zbliżać, ciężko zbrojni. Okej, okay, większość śpi. I kolejny checkpoint, który raczył się zrobić, znowu. Więc system save'ów jak najbardziej przystępny, jak widzicie. Ale dobra. A ten jest niestety za skrzynką, tego nie sięgnę z tej pozycji. Ale... Kurde, ten za deskami, no ale mają szczęście, no. Ale ten już tego szczęścia nie ma. Kurde, stój w miejscu, proszę. No wiedziałem, że chybie, cholera, no. A tłumiki się wyczerpują. W miarę używania. Więc warto by było faktycznie, kurde, wreszcie trafić. No i znowu zniknął, nie, dobra. Więc żadnej z tej trójki nie wyhaczę od razu. No kurde, z takimi statcami koleje się, to masz u mnie od razu miejsce na szczytach moich szeregów. Bo tam naprawdę sama elita, no ale z takimi statcami naprawdę... Ej, chyba wyprzedza nawet samego Big Bossa, bo Big Boss, jak patrzymy na jego statystyki, ma wszędzie A+, po prostu. Też nie, sorry, A++. A to i niektórzy mają S nawet. Czyli jeszcze wyżej. Na przykład, o, ten wyprzedza znowu Big Bossa, no to bierzemy go. Oczywiście, jeżeli o to chodzi, przyfarciło mi się. O, o, o. Bam. Dobra, jeden śpiący. Oj, 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 słyszę jakieś dźwięki. Niedobre dźwięki. Ktoś chyba się pokapował, że... Ktoś poszedł spać po prostu na środku. Piasku, no to kurde. To nie jest idealne miejsce na drzemkę, więc raczej drzemka była nieplanowana. Dobra, o i lepszą pozycję muszę przyjąć, no właśnie, bo zaraz gdyś go obudzi. No i już go obudził. Cholera, dobra, no ale to nie stoi na przeszkodzie, żebym posłał ich teraz wszystkich. Na zasłużony spoczynek. Co prawda po pewnej chwili, ale jednak. Cholera, wielu ich tam. Dobra, ten już śpi. No ja, że wystarczy, nie trzeba w głowę. Wystarczy posłać gdzieś w korpus strzałkę i oni po jakimś czasie po prostu pójdą spać. Ej, kurde, bo jeszcze mi tamtego obudzi. Dobra, tu trzeba uważać, czy nie mają kamizelek odpornych albo czegoś w tym guście. Dobra, tamten jeszcze niby mnie widzi. Jeszcze coś swoim oczkiem dostrzega, ale już teraz totalnie nic nie widzi, bo śpi. Inaczej, sen mają długi, no ale właśnie, no można ich obudzić, to jest ten minus. Lepiej ich odsyłać do bazy przy pomocy Fultona. Dobra, no lecisz, kolego, lecisz. Nie, w sumie trochę im zazdroszczę, bo to musi być naprawdę niezłe doświadczenie. Tak polecieć przez stworza, zawisnąć i zostać zgarniętym w locie przez samolot. Ej, dobra, w sumie pokażę wam, jak nie udają się czasami ekstrakcje. No pod daszkiem nie można. Najzwyczajniej w świecie, trzeba go wyrzucić. A może w pobliżu tamtego od razu dwóch zgarnę, będą blisko siebie. Dobra, ale właśnie, ci ciężko opancerzeni byli tam wyżej. Tam właśnie, gdzie jest B, przeze mnie wyznaczone. Więc tam trzeba być ostrożnym, że przypadkiem ktoś nie wybrał się na spacer. Patrzy za górką, a tam kurde koleś wysyła balonikami innych przedstworza. No, to jest na pewno ciekawy widok, warty zaraportowania w bazie. Jest dobra, jeszcze tylko tych dwóch. Jak tam wasze statcy? No tego na pewno bierzemy. Kurde, już na wyższych poziomach naprawdę te ich statystyki potrafią wprawić w osłupienie. No dobra, ale ty, no właśnie, ty tak średnio. Wiecie co? Tego do piachu. Lepiej. Ej, miał być headshot. No nie wierzę, Big Boss, ale zabłysnęłeś teraz. Teraz naprawdę pokazałeś kunszt. Klasę. Najlepszy żołnierz kiedykolwiek. Leżący na ziemi koleś i cztery strzały, żeby wymierzyć mu headshota. No, pięknie. Dobra. No ale to już moja wina, niestety. Nie samego węża. Ej, tu jeszcze jeden śpi. No i tego oczywiście też zabieramy. Nie można go pominąć.
No to jest stary wyga, stary wyjadacz. On na polu walki to się chyba urodził, nie, serio. Okej, ale gdzieś ciężko zbroi tutaj będą i tego side-opsa uda się pewnie skończyć w tym odcinku. O ile Snake'owi uda się wejść pod górkę. Dobra, może tutaj z tej strony, no ej, wężu, no właśnie. Skokiem lepiej, no nie wierzę. Dobra, jeszcze pozwólcie, że tylko rzucę okiem, no właśnie, na tą statystykę, moją własną osobistą youtuberską. Czyli ile trwa ten odcinek już tak właściwie. Dobra, dałem bucik. Ej, kurde, ale to był akurat błąd. To był akurat błąd. Nie, dobra, trudno. Skoro już to zmoczyłem, to pozostaje teraz nie zginąć. Czyli ukryję się w namiocie, poczekam na rozwój sytuacji i wrócimy tam. No, wypadałoby się lepiej schować, no ale dobra, wnętrze namiotu wystarczy. Przynajmniej w tym momencie. Spójrzmy, dwóch udało mi się namierzyć na tyle dobrze, że są uwiecznieni teraz na stałe. Zobaczymy, czy się zbliżają, czy nie. Nie, stanęli w miejscu, ale zaczną przeczesywać teren zaraz pewnie. Ej, tu mogę wejść, aby co schować się, ale nie, nie korzystam z takich rzeczy. Ej! Cholera, więc jednak ktoś bliżej już podszedł. Trzeba go czym prędzej namierzyć jednego i drugiego. No statystyki właśnie tych side-opsów są kiepskie. Więc nie warto w sumie ich zabierać, kurde. No mógłbym ich spróbować wykończyć. No, ale oni są ciężko zbrojni. Lepiej ich po prostu wyciągnąć balonikiem do góry i to już sprawę załatwia zupełnie. Ale dobra, oddalmy się. No co ja wcale... Szybszy jestem od nich na pewno. No spójrzcie, on szybko biega. No ale to już wysoki poziom rozwinięcia tego żołnierza. Najzwyczajniej w świecie. Postać też się rozwija. Tak jak mówiłem wcześniej, nawet tej bandany nie ma i strój też nie jest tym domyślnym, z jakim zaczynamy. To jest sneaking suit, chyba już w czwartej formie. Czyli raz, że trudno mnie zauważyć, to dwa, regeneruje się moje zdrowie zdecydowanie szybciej niż normalnie. Dobra, show yourself. Tak krzyczą, więc nie widzą mnie tutaj w wysokiej trawie. No i bardzo dobrze. Bo jeżeli na wystarczającą ilość czasu stracą mnie z wzroku, to od razu pójdzie komunikat, że no nie widzą mnie i normalnie wracają do swoich zwykłych ścieżek patrolowych. Ale dobra, podejrzewam, że ich będzie faktycznie czterech, nie więcej. Może więcej, zobaczymy. Jestem wyżej niż oni, mogę przeczesać teren przy pomocy Solid Eye. No kolejny gadżet, jeden z wielu, którym posługuje się wąż. Dobra, ten chyba mi nie zagraża tak w pojedynkę, ale właśnie, oni nie mają zwyczaju chodzić w pojedynkę. Więc tam pewnie koło niego jest jeszcze jeden. No dobra, to jest trochę ryzykowne, zwłaszcza, że oni idą w tą stronę właśnie. No dobra, spokojnie, spokojnie, tutaj mnie chyba jeszcze nie zauważą. Oj, ale tu już raczej, jeżeli będę się ruszał. Dobra, delikatnie się wycofać. No, trzech jestem jak najbardziej w stanie rozwalić, ale właśnie. A może w ten sposób. Granatem, który ma ich uśpić. No. Tak jest, wszystkich trzech. Udało się posłać w ramiona Morfeusza, więc dobra. Więc zaraz się uda ich też wysłać wyżej balonikiem. Oj, chyba że... No, ten by mnie zauważył. Nie, no dobra, to będzie już czwarty odhaszony. Na liście. Pytanie teraz, teraz się wyjaśni, ilu mam tak właściwie zabrać ze sobą. No, jeden z sześciu, okej, czyli oprócz tego jednego jeszcze jeden gdzieś tutaj się błąka. Cholera, pytanie gdzie? No, może z kolegą chodzisz? Tak, oczywiście, widziałem, tak jest. Bam, ale kiepskie stacy, kurde. No dobra, to spróbuję ich zabić i jednocześnie pokażę wam, jak ciężko ich zabić tak właściwie. Nawet sobie z mojej broni ściągnę tłumik, żeby go nie marnować niepotrzebnie. Tej, ale okej, rozdzielili się, no to... Ej, jestem w stanie ich wyhaczyć pojedynczo. Więc może nawet bez jakiegokolwiek uszczerbka na zdrowiu to się uda zrobić. Nie, teraz możecie się delikatnie podśmiechiwać pod nosem, czemu tak się poruszam wężem, ale to jest chyba najlepszy sposób po prostu. Bo czołgając się jestem niezauważony. Tutaj już mogą mnie wypatrzeć, oczywiście na stojąco jeszcze cisnąć sprintem to jest po prostu głupota, bo starczy on się obróci w moją stronę, no i już mnie widzi. No ale w ten sposób praktycznie cały czas jestem przy glebie. A skok nawet bez rozpędu pokonuje większy dystans niż czołganie. Więc uwaga, jeszcze tego przepytamy przy okazji. Zanim go spróbuję rozwalić. Dobra, wasz najlepiej rozwinięty koleś jest gdzieś tam, a gdzie jest reszta? Nic więcej mi nie powie, no to można go albo przydusić, albo zabić.
No i tego zabijemy, jeżeli uda mi się go znowu złapać, oczywiście. No, kurde, mu się wyrwał. O, chyba po raz pierwszy, dosłownie po raz pierwszy w całej swojej karierze w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain zabiłem kogoś nożem. Nie, serio, mam zwyczaj podduszać, a później odsyłać do mojej bazy. Do karceru. Tam po cyklu przesłuchań i no może też i tortur udaje się przekonać każdego, żeby dołączył do mnie. No a poza tym, kto nie chciałby walczyć u boku Big Bossa? No sorry, ja bym chciał. Jeżeli już byłbym żołnierzem, to to jest chyba najlepszy wybór. Choć w sumie najbardziej hardkorowe misje też, no to może bym tego nie przeżył, no ale no nie ma lepszego żołnierza po prostu. Jak już robić coś, to robić coś dobrze i jeżeli się kimś otaczać, to najlepiej takimi osobami, od których można się czegoś nauczyć. Dobra, tego spróbujemy rozwalić. Ale najpierw go przepytam, oczywiście. No skoro nie ma zamiaru się odwrócić. Dobra, wiesz coś ciekawego? Dobra, nie wiem o kim mówisz, bo z waszego oddziału zostałeś tylko ty, więc specjalistą w tym oddziale podejrzewałem, że jesteś ty właśnie, ale chyba nie. Okej, nawet go wiedzieć, to nie będę go podduszał. Oklepię mu maskę. I teraz spróbuję go rozwalić po prostu i pokażę wam, jak ciężko. Ile pocisków muszę w gościa władować? Kilk, niech będzie, że w głowę nawet. Spada kask, no i teraz już klasycznie jeden. Dobra, ile zarobiłem z tego Psylopsa? 300 punktów heroizmu? No. Chyba to była albo bańka 200, albo 120 tysięcy punktów GMP, czyli tutejszej waluty po prostu. Ej, czy mogę już to wydać i coś stworzyć? Rozkazać mojemu zespołowi od badań, żeby skręcili mi jakąś fajną broń na poczekaniu? No jest tego dużo, bo po prostu nie we wszystkie warto moim zdaniem inwestować. Pieniądze są potrzebne też na inne rzeczy. Rozwój bazy, na przykład. Ej, ale rakiety by mi się przydały na czwartym poziomie. Te widzicie, gwiazdka i 4, to oznacza poziom tej broni. Stopień rozwinięcia, powiedzmy. Ale może jest coś innego jeszcze? A, bomba. W sumie nie jest droga. Za 18 minut będzie gotowa. No dobra, i może jeszcze to. Tarcz też nie używam, no ale warto, żeby coś się tworzyło, bo to jak tutaj widzicie, realny czas jest potrzebny, żeby coś faktycznie się dokonało, więc nie, już lepiej ustawić zawczasu sobie. No okej. Okay. Co jeszcze można tutaj pokazać? Ha, ha, ha. Co mamy w pobliżu? Może to będzie najlepsze rozwiązanie. Mamy jeszcze jedną bazę, okej. Okay. Urządźmy sobie jeszcze wypad po zapasy. Czyli postaram się ukraść parę kontenerów z przydatnymi surowcami. A potem ten odcinek zakończymy. No ale pora dnia, którą mamy godzinę tak właściwie? 18:30, więc zaraz będzie totalnie ciemno, więc kradzież będzie ułatwiona. Mam nadzieję. Okej, dobra. Coś tu się już widać, coś tu się już dzieje. Oni już tutaj powinni być. Kurde, żebym, no właśnie, miał sposobność, żeby obiec te skały, bo inaczej byłoby ciężko. Bo Snake, okej, wspina się, ale nie jakoś bajecznie. Nie. Akurat nie chciałem zjeżdżać. Było świetne miejsce na przeprowadzenie rekonesansu. Kurde, no dobra. O, widać kogoś. No i widzicie, tacy luźno biegający mają wyższe statystyki niż ci z zadań, bo widocznie z zadaniami jestem mocno do tyłu. W porównaniu z rozwojem mojej postaci, ale okej, dobra, to skoro ci są całkiem nieźli, to warto ich uśpić. Ach, hełm, cholera. No nie wiem jak wy, ale ja tutaj mało widzę, bo słońce odbija mi się od ekranu, no ale... Oj, dobra, ale tylko jeden póki co. Mam nadzieję, że trafiłem go w rękę jak chciałem. No bo nie wiem, czy widzicie, ale mój pistolet ma tam taką końcówkę AP. Armor piercing, on powinien przebijać, kurde, ich osłony. Ej, tam przy okazji są następni. Warto zaznaczyć. Dobra, całkiem nieźli są. Cholera, dobra. Ryzyk fizyk! Aaaa, piękny rzut przez ramię. Czy to przez biodro tak właściwie i od razu drugi. No mistrz CQC, on to wymyślił. Wespół z The Boss, jego mentorką. Ze Snake Eatera, no więc po prostu, no, wymiata. Na krótkim dystansie, no nie ma zmiłuj. Leżysz i kwiczysz, jak widzisz Big Bossa. Bo nawet sobie nie musisz go zobaczyć, żeby poczuć, jak potrafi tobą tojpnąć i rzucić o glebę. Dobra. Oj, niedaleko są. Ja, jeszcze deszcz, czyli nie będzie w ogóle słychać moich kroków. No będę mógł praktycznie podbiec sprintem za każdego przeciwnika i przydusić.
Oj, prawie mnie zauważył. Dobra, jeden. Na glebę i drugi. To samo. Piękne rzuty. Najlepsze jest to, że część z nich jestem w stanie powtórzyć wam w realu. Za sprawą judo i brazylijskiego jiu-jitsu. No już nie trenuję, no ale ej. Nauczyłem się tego, co trzeba i poszedłem w swoją stronę. Nie, po prostu kontuzje, kontuzje, jeszcze raz kontuzje. No sorry, jak ktoś, to on często rzucał glebę, oczywiście w ramach treningu, no to jakieś kontuzje muszą się po prostu pojawić. A akurat w sumie kontuzja z brazylijskiego jiu-jitsu, no ale wykluczyła mnie z jakichkolwiek sportów walki. Przynajmniej na jakiś czas, bo jeszcze nie jest powiedziane, że nie wrócę do napieprzania się. Bo co jak co, ale to jest jedna z czynności w życiu, które lubię robić. No za dzieciaka, ooo, zmasakrowane nosy, nieraz. Ale oczywiście nie mój. Mój jest garbaty, no ale już tak mam od urodzenia. Nie od tego, żeby był łamany. Ej, dobra, więc ten z tyłu jest totalnie do wycięcia. Więc może zróbmy tak, uśpijmy tego z przodu. O, przy okazji jest tutaj kontener, który można zwędzić zaraz. Ej, nie, dobra, klasycznie. Podwójny rzut. No, kurde. Mam nadzieję, że ten krzyk nie dobiegł do uszu twoich znajomych tutaj. Że to nie wznieci alarmu. Nie powinno. Dobra, ty jesteś tym lepszym, więc ciebie bierzemy. Witam w Diamond Dogsach, bo tak się nazywa ta formacja. Diamentowe psy. Diamond Dogs. Diamond Dogs. Nie. David Hayter ze mnie żaden. A w ogóle tak go nie ma w tej części. Czajcie to naprawdę. Kiefer Sutherland naprawdę podkłada w całości gry głos do pod beatboxa. No serio. Czemu nie Hayter? No czemu? Ale to pewnie głupia decyzja Konami. No chyba, że Kojima w tym maczał palca, aż mi się nie chce wierzyć, ale dobra. Wracając do celu tej własnoręcznie ustalonej dla siebie misji. Mieliśmy, kurde, ukraść kontenery. A tu widzę jeden. Cenne surowce do rozwoju bazy. I nie tylko. Lepsze bronie dla żołnierzy i też dla Snake'a. No, no, można spożytkować się na wiele sposobów. Ej, dobra. Kto i skąd? Aha, wy i stamtąd. Dobra, oznaczmy od razu. Dobra, tym ewentualnie warto się zainteresować, tym totalnie nie. Ej, kurde, czy ja wziąłem dwóch? Pewnie, że tak. Nie, to teraz wiecie co, dwóch do piachu. Stop, jest tłumik? Teraz tak. Raz. I dwa. Dobra. Choć w sumie, kurczę, chyba powinienem nie być wybredny. Bo tam widziałem w mojej bazie, gdzie są pewne braki. A, no dobra, trudno. Już tego nie odwrócę. No, tej sytuacji nie da się cofnąć. Ale dobra, jakieś inne kontenery. Tam surowców na mapie było zdecydowanie więcej. Co jest grane? O, coś tam urosło w mojej bazie. Jakiś poziom wzrósł. Dobra, nieźle. Dobra, F, F, F. Nie, to jest C, piechol. F jest tam. Ej, przekazuję tutaj walizeczka. Kolejne surowce. Ale właśnie, pytanie. Czy ktoś to się jeszcze kręci? No, z tamtej strony. Jakiś duecik. Ale tutaj już z grubsza nikogo, no to chyba mogę pokusić się o sprint. No chyba, że akurat stoją w miejscu i nie wydają żadnego dźwięku w ogóle, no to, to też może tak być. Wtedy mój sonar ich nie wychwyci. Dobra, ale coś jeszcze w tym pomieszczeniu? Nie, okej. Okay. Nawet mogę sobie chyba wstać. Jeszcze raz sonar. Nie, ja wiem nikogo. Ewentualnie tam. Ale na takiej wysokości to mogą być równie dobrze ptaki. No i tak faktycznie jest. Dobra, kij, zastrzelmy. Ojej, jak mi szkoda. No i tego samego czubeczka też warto. Zresztą nie, tak właściwie nie warto, ale... dla sportu. Dobra, jeszcze raz surowce gdzieś tutaj widziałem. O, proszę bardzo. I to te, których mi najbardziej potrzeba. Jest punkt G. Tam może być jakiś żołnierz. Tutaj jeszcze raz lepiej sprawdźmy sonarę. No, dwóch się kręci. Albo dwa zwierzaki. To mogą być równie dobrze szakale. Oj, kurde, ale jednak nie. No i teraz właśnie. Czy ryzykujemy? Nie, nie będę ich zabijał. Mogą mieć wysokie stacy, więc spróbujmy ich uśpić. A te latarki przeszkadzają, cholera. Dobra, jeden śpi. Pytanie, gdzie jest drugi? Nie namierzyłem ich, ale właśnie, sprawdźmy stacy, czy było warto? No, z grubsza, dobra, bierzemy go. Drugi się schował gdzieś. A myśli, że to ja się schowałem.
No, teraz już tak, ale jeszcze nie chwilę temu. A, pewnie jest wewnątrz. Nie? A tutaj widać jego karabin przez ścianę. Świetnie. Dobra. Nóż wytrącony z ręki. I astacy, jak tam? No pięknie, jak dobrze go nie zabiłem. Dobra, no to zwerbowaliśmy kilku nowych żołnierzy do naszej bazy, do Mother Base. Ej, w sumie wiecie co? O, i jeszcze to wam pokażę w tym materiale, jak bardzo udało mi się rozwinąć moją własną bazę. Więc tak, zawołajmy sobie, przywołajmy helikopter. No, miejsce docelowe, najbliższe tutaj, dobra. 230 metrów w tamtym kierunku, kurde, za skałami. Ale dobra, chyba tutaj uda mi się wspiąć. O, mina! Cholera, za późno się zorientowałem. No już nie można było wyhamować węża. Jest zbyt szybki. Ja mam nadzieję, że ich nie będzie tutaj więcej. Nie, bo on naprawdę jest zbyt szybki, a nie dam rady go wyhamować. Nie, ten rzut był niepotrzebny, ale czasami lubię by tak po prostu rzucić się z urwiska. No. Żeby czasami się przeturlał. Ale jak widzicie, okolica naprawdę malownicza. No, całkiem dobry sandbox. Nawet bym powiedział świetny. No nie bez powodu w moim osobistym top 5 bym umieścił tą grę. Ale dobra, jest i helikopter. Pora udać się do naszej bazy i jeszcze to wam pokażę. I tam naprawdę można się poczuć jak w domu. Wszyscy tobie salutują. No sorry, a Big Bossowi byś nie zasalutował, naprawdę? Nie, no szacunek. Ja w tym momencie salutuję. Jak to mówię. To jak przed kombatantami u nas w kraju. Dokładnie, tak samo. Ten sam schemat zachowania. Dobra, mam nadzieję, że dzień przez tą burzę nie będziemy mieli przedłużonego lotu. Nie, raczej nie. Dobra. Zamykamy drzwi i teraz wybieramy miejsce docelowe. Będzie to Mother Base. Extraction arrived at Mother Base. 8 żołnierzy. Udało się zwerbować. Z czego 7 już musiałem podziękować. Było ich za dużo. Wyczerpałem limit. Okej, czyli udało się zapełnić. Więc nie jest tak źle. No i widzicie, tutaj mamy tych wszystkich żołnierzy. Każdy żołnierz ma inną twarz, inną narodowość i język, jakim włada, bo ten język w The Phantom Pain odgrywa znaczącą rolę. Fabularnie oczywiście, więc nie będę już tam kontynuował tego wątku. No ale inaczej, statystyki, jego ogólną ocenę, specjalizację, wszystko to można zobaczyć, ale pozwólcie, że ja to zeskipuję już teraz. No potem jeszcze jeden ochotnik przyszedł, no sorry, nawet ochotnicy się trafiają, więc jakiekolwiek braki w moich szeregach od razu momentalnie są zapełniane przez ochotników. Więc naprawdę już w sumie nie musiałbym ich balonikami ściągać w przestworza, no ale tam same eski, tych warto. Albo w sumie A++ też nie pogardzę. Ale dobra, wnętrze helikoptera się dosyć długo wczytuje, jest to zastanawiające. Tutaj update'y dosyć często się pojawiają, ściągam je na bieżąco i naprawdę ten czas jest skrócony. Został już skrócony zauważalnie, ale jednak nie jest aż taki krótki znowu. Ja oczywiście można sobie na Androidzie różne rzeczy robić, przeglądać mapy, słuchać muzyki, no ale oczywiście prawa autorskie i tak dalej, ale... No, w sumie może na coś tutaj włączyć. Friday, I'm in love, na przykład, tylko na chwilę. Dosłownie na momencie, bo właśnie pierwsze momenty utworów są wyłapywane przez bota, który później wyśle mi powiadomienie, że pogwałciłem prawa autorskie kogoś tam, jakiejś tam osoby trzeciej. Więc szybko, Return to Mother Base, dokładnie. Może być tutaj, tak? Command Platform, tak jest. Dobra, lecimy. I momentalnie trach się kończy. Piosenka się kończy, na szczęście może roszczenia się nie pojawią. Dosłownie, ej, YouTube, to był moment. To była dosłownie chwila. Z 10 sekund. No dobra, może 15. No max, w porywach 20. Serio, nie zarabiam na tym. Przynajmniej tak, że bym chciał. Nie, dobra. Nie kontynuujmy tego wątku, bo jeszcze sobie dołek wykopię, w który wpadnę zaraz. Okej. I tak oto wygląda Mother Base. Oczywiście trzeba tam najpierw wylądować. Oj, chyba że coś nieprzewidzianego się wydarzy. A Kojima lubi czasami zgotować takie niespodzianki. Graczom, oj, takiej muzyki nie było, jak wracałem nigdy do bazy matki. Oj, 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 może jednak troszeczkę fabuły liźniemy przypadkiem. Kurde, ale akurat deszczowa pogoda tutaj nie pomaga. No platformy. Na każdej platformie znajduje się coś innego i są oddzielone od siebie naprawdę o całkiem duże dystanse, więc niech was nie zdziwi. Tutaj taka autostradka, ale moja osobista, tylko praktycznie ja się tam poruszam. Okej, to jest akurat platforma główna, dowodząca powiedzmy. O, i oczywiście co? Własnoręcznie jest zrobione logo. No mogliście się domyślić, że mniej więcej tak to będzie wyglądać. No nie ma złudzeń, jakiej narodowości jestem.
jakiej narodowości jest ten mój konkretny Big Boss. Właściciel i głównodowodzący tej bazy. Dobra, jak widzicie, komitet powitalny jest. A można się z nimi pobawić trochę, nauczyć ich tego i owego. Pokazać CQC. No można ich wyciągać w nieskończoność. Jakbym trafił na grupę 100 żołnierzy stojących koło siebie, to z setką jestem w stanie rzucić o glebę. A dobra, pora ich obudzić. Bo nie wyciągną z tego lekcji. Inaczej. Oj, tego przydepnąć to już było akurat niefajne, Snake'u. Sztuknąć nogą jak najbardziej, ale... No, po prostu zdeptać? No, to już gorzej. A dobra, tak to wygląda. Co tam jest? O, jeszcze mi podziękowali. Cenna lekcja. I słyszcie na lewą stronę. Staff morale increased. Czyli morale rosną. Ej, ale czemu ty się nie obudziłeś? Nie, nie, nie. Ach, sorry, nie chciałem. Nie tym razem. No, kurde, no dobra, jeszcze mi bułę sprzedałem. Dobra, no to już rzućmy wszystkimi. Kid. A, proszę bardzo. Ej, chyba przypadkiem wszedłem w jakieś zadanie. No ale widzicie, kontenerów dużo udało mi się nazbierać. To oczywiście nie są wszystkie, jakie zebrałem, no ale po prostu... Jest jeszcze tutaj pewien online'owy tryb. Po prostu tryb, w którym możemy zaatakować taką samą bazę, ale kogoś innego. Ja mam taką bazę, inni też mają takie bazy, więc czemu by nie doprowadzić do pewnego stopnia interakcji? No nie można współpracować, ale można zaatakować. Wkraść się do czyjejś bazy, a później wykradać zapasy, może nawet też werbować tamtejszych żołnierzy, więc w sumie to, że oni tutaj śpią, no właściwie są tylko oszołomieni, to wcale nie jest mi na rękę. Więc szybko obudzić wszystkich, naprawdę wszystkich tym razem. Dobra, wszyscy wstają? Tak, dobra. Więc w takim stanie mogę was, panowie, zostawić, a was, drodzy oglądający, w sumie również. Jeżeli byście chcieli jakieś kolejne materiały, może na przykład ten tryb online'owy mógłbym pokazać wam. Tutaj tam te fabuły praktycznie nie ma, więc czemu nie? Ale tylko dajcie znać w komentarzu, czy by wam się to podobało na kanale. Czy tego byście sobie życzyli. Wasze życzenie jest dla mnie rozkazem, ale oczywiście nie rozkazem, który totalnie bez jakiegokolwiek przemyślenia będę wykonywał, więc spokojnie. Jeżeli odzew będzie odpowiedni, moja reakcja również. Ale w tym miejscu, kochani, żegnam się z wami, tak samo jak żegna się Big Boss. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!